Mensch, du war. Wie rękawiczki jakieś zabrałeś? Tak, no. Ja właśnie nie wziąłem. O nie, to no, musimy wejść na piętro wyżej. No już, Wiktor, idziemy. Chodź ty, kurwa. No przecież już wychodzimy z stosu praktycznie. Ja sobie tak podwinę tutaj. Będzie cieplej trochę. Dzisiaj jest 15. A mam wszystkich wpisywać? Nie no, chyba jedno nazwisko tylko wpisz. Dariusz Kowaluk, jednostka. 25. Nie, jaka piąta? Szósta wpisujesz, 10. Dobra, szósta. Nie ma powrotu, masz podpis walnitu. Chcieliśmy wpisać jeszcze, że wyszliśmy na tą listę. Znaczy Jacek zaraz otworzy. Sam się otworzyłem. O, trzymaj, bo ja muszę się zapiąć. O, kurwa, tu jest polsza. Daleko, Daru, to jest jeszcze? No włączyłem stopę, idziemy 5 minut, to jest 15. No laski tyle wchodziły, to my możemy szybciej trochę. Już wchodzimy 10 minut. Jacek, pomyśl sobie, jak ja tu zimą wchodziłem. To jest stromo, no.
się nie wywrócę, idąc w taki sposób. Co? No nie wiem, możemy jeszcze tam dalej pójść. Tam jeszcze, nie? Ja tam dalej jeszcze byłem. Tam jeszcze szczyt jest. Karol, lubisz kierować. Nie wiesz, szedłem! O ty, kurwy synu! Urwiesz mi od internetu, Paweł! Kurde, ale fajnie. Spalka mgła nad miastem. Ciemne chmury. No i tu jest ładnie. Fajnie jest. No. I tu jest szczyt. Znaczy w sumie i tak ma taki zasięg, że tutaj dolatę. Teraz trzeba zdjęcia robić, jak wychodzi słońce. Go tutaj. Widzisz? Z tymi górami. Nawet udało nam się dotrzeć, co? To jest kamera? To jest fotomobil. O. Zimno. No, trochę. Jak to się ślizga. Będzie na śniadanie? Co będziesz jadł na śniadanie? Będę jadł
parówki i z ketchupem. O, nie mam, ale chlebek będzie do tego? Nie mogę chleba jeść, mordo. Boże! To co ty jesz? Jem. Ty co będziesz jadł, jak wrócisz? Mogę na to owsiankę i ciemny chleb z masłem. A herbatkę wypijesz? Nawet dwie. O, nie wiem, no dobrze. A ja zjem to, co zostanie po was. Tak. Patrzcie. O kurde. O, hej. Ja może aparat wyciągnę. Zwierzaczki. Się fajnie ustawił. Zeszły na dół. Super, teraz to widać, ej. No. Stos. Jestem naprawdę pod wrażeniem dzisiejszego widoku. Naprawdę zabiera dech w piersiach. I człowiek może naprawdę odsapnąć od dnia codziennego na tak wspaniałym, kurcze, wzgórzu. Będziesz? Co? Aż mi krzyczy. Dobra, zwijamy, co? Ile można tu siedzieć? Ile tu siedzieliśmy już? Z godzinę ponad, z godzinę albo od 8. Następnie tutaj z pizzą trzeba przyjść. Przyszedł czas na zejście. W końcu już tu siedzimy 2 godziny ponad. Nasza wyprawa poranna tyle trwa. Jeszcze nawet śniadania nie jedliśmy. Dla takich widoków warto wstawać rano. Ale wygodne takie skały, to ty byś sobie przed komputerem mógł postawić, byś sobie grał na komputerze, co? Czemu? No bo wygodne do siedzenia. A, no. Weź tu zejdź teraz. Udało nam się zejść i teraz idziemy do samochodu. Przed chwilą jeszcze GoPro rozładowało i musiałem zmienić baterię. Muszę Mateusza dogonić.
8, 54. Do Maka idziemy, tak? Dzisiaj? No, idziemy. No.